Dzisiejszy program O Minkorki poprowadzimy w duecie. Beata Woroniecka, Telewizja Kraków. Piotr Hamarnik, Gazeta Wyborcza. Jesteśmy na ulicy Nowochódzkiej. Tutaj trwa remont i budowa torowiska szybkiego tramwaju i w związku z tym w zasadzie przez cały dzień trwa również korek. Jedyną radę, jaką możemy mieć dla Państwa, to zastosować się dosłownie do tytułu naszego programu i po prostu omijać to miejsce szerokim łukiem. Jeżeli jednak nie mamy wyboru i Nowochódzka musi się znaleźć na naszej drodze, to radzimy jak najdłużej używać obu pasów ruchu, a tam, gdzie są zwężenia, stosować regułę zamka błyskawicznego. Tylko w ten sposób przejazd będzie sprawny. Dla tych, którzy znają zasadę zamka błyskawicznego i ją stosują, przygotowaliśmy prezenty. Mamy parasolki i ty masz też ze sobą wielką siatkę. Tak, przygotowaliśmy torbę upominków specjalnie dla tych, którzy regułę zamka błyskawicznego stosują. Mamy naprawdę wspaniałe rzeczy. Tutaj mamy koszulki, smyczki do telefonów. Także, proszę Państwa, idziemy nagradzać. Pani w białym Peugeocie bardzo dobrze tutaj usiłuje zmienić pas. Miejmy nadzieję, że pan w tirze ją wpuści, pan Adam. Jeżeli pan Adam wpuści panią w białym Peugeocie, dostanie od nas koszulkę i smyczkę. Panie Adamie, teraz liczymy na pana. No, brawo, tak powinno się jeździć. To dla pana nagroda, że wpuścił pan tę panią. Zapraszamy tu bliżej, bliżej, proszę się nie obawiać niczego. O, no i było trochę lepiej. Bardzo dobrze. Taka reguła ułatwia właśnie w takim... Rozumiem. To za to w nagrodę upominek od nas. Dziękujemy, miłej podróży. Uprzejmie puszczamy pojazdy z lewej strony 1 na 1. Bardzo dobrze, dlatego mamy dla pana prezent. Bardzo się przyda w naszym kraju. Proszę, nawet motocyklista bierze udział w akcji Zamek Błyskawiczny. Panie motocyklisto, proszę bardzo, tutaj nagroda za stosowanie się do zasady Zamka Błyskawicznego. Od 4 maja w tym miejscu czekają na kierowców nowe utrudnienia. Najważniejszą zmianą będzie zamknięcie ulicy Płaszowskiej przy wlocie z Nowochódzką. Nie będzie można pojechać z ulicy Klimeckiego prosto. Przywrócony zostanie skręt w lewo z Klimeckiego w Nowochódzką. Będzie też można jak dotychczas pojechać w prawo. Dla kierowców, którzy muszą dostać się na ulicę Płaszowską, przygotowano objazd przez ulicę Saską. Druga zmiana to zamknięcie przejazdu na relacji Dekerta-Portowa. Nie będzie tutaj można przejechać na wprost. Przejazd umożliwią nowo wybudowane przełączki. A wszystkie aktualne informacje o tym i o innych krakowskich remontach znajdą Państwo oczywiście w naszym programie O Minkorki i w Radio Kraków oraz w Gazecie Wyborczej.